ponieważ pan kierownik Andrzej Cichy ma coś państwu do powiedzenia, a dla Gabrysi też ma mały prezent. A witam szanowni państwa w imieniu Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Cieszę się, że się zgromadziło tak wiele osób przy takiej nieciekawej pogodzie, ale jestem przekonany, że państwo chcieli posłuchać zespołu, który już występowali i zespół Psa, który w tej chwili się instaluje na scenie. Ale przede wszystkim państwo również przyszli po to, aby pomóc małej Gabrysi. Każdy z państwa otrzymał ulotkę, zaproszenie, mówiące o tym, że wszystkie pieniążki dzisiaj zebrane zostaną przeznaczone na leczenie dla Gabrysi. Po dopełnieniu wszystkich formalności związanych ze zwolnieniem na uzyskanie na zbiórkę publiczną, możemy państwa zapewnić, że informacja o sumie zebranych darów zostanie umieszczona w prasie oraz na stronie OX-u. Również rozliczenie będzie tam się znajdowało. Ile z pieniążków zbierzemy, 100% zostanie przekazane właśnie dla Gabrysi. Chcę również powiedzieć, że na tej stronie, na drugiej stronie informatora można znaleźć informację, że również można pieniążki przekazać na konto z dobytkiem dla Gabrysi. Jestem mile zaskoczony, że wychodząc dzisiaj na koncert, sprawdziłem, już są 3 płaty właśnie z przeznaczeniem dla Gabrysi. Dowiedzieli się, że Gabrysia lubi malować, że Gabrysia tak, chce być wesołą dziewczynką. I my również jako Służba Charytatywna chcieliśmy przekazać jej mały upominek, który w tej chwili wręczę. Tak, na pewno państwo są ciekawi, co się znajdzie w tym zestawie. Tak myślę, czy niesie ten zestaw, może Romusia ci pomoże. Może otworzymy przynajmniej niektóre rzeczy, nim nasi wolontariusze biorą te pieniążki. Wiem, że będzie ciężko zebrać, ale może dlatego, że będzie tak dużo pieniążków, które pomogą. Czekamy się. Może też pomożemy tutaj, bo ręce zajęte. Zobaczymy, co jest w plecaku. Gabrysiu, czy ty lubisz przeglądać sobie książeczki, bo z czytaniem to chyba trochę za prędko. Ale lubisz książki? Lubię. Świetnie. Popatrz, co tu mamy dla ciebie. Może pokażemy też państwu. Komplet książek mówiących o Filipie. Jest to książki, są to książki bardzo edukacyjne, które na pewno pomogą Gabrysi, a mama oczywiście będzie miała zadanie przeczytać wszystkie tomy na wieczór. Dobrze? Co tam jeszcze mamy? Co mamy dalej? Potrzymaj sobie książeczki na chwilkę. Mamy tu jakiegoś misia. Lubisz malować? Tak? Tak, no to dobrze. To będą dla ciebie mataszki. Co tam jeszcze mamy? Kreski. Tak, notatnika, gdzie będzie mogła te pierwsze litery wstawiać. Dobrze. Co tam jeszcze mamy? Co tam jeszcze mamy? Tak. Dowiedziałem się, że lubisz różowy kolor. W związku z tym masz taką ładną brudeczkę różową. Dobrze? I tutaj takie spineczko. Ale to będzie ciężko, ale się zabierzemy, dobrze? Właśnie, bo może Gabrysia nie unieść to takie wszystko ciężkie. Tak. Ale my jeszcze nie wszystko. Więc żeby nie wszystko wyciągać, żeby później z chowaniem nie było problemu. Co my tu jeszcze mamy? Piórniczek? Jakiś fajny. Podoba się? No to super, jak się podoba. Bardzo fajnie. Jakaś pozytywka ciekawa. No, to myślę, że coś cudownego. Uśmiech jest, proszę państwa, jest. Uśmiech ogromny. No, świetny. Super. Tak. Co tam jeszcze mamy? Tak. O, parę do rzeczy. Tak. Nie wiesz, umiesz jak domino? Umiesz jak do losu. Tak. Co tam jeszcze mamy? O, jeszcze mamy maskotki. Czy lubisz stać z maskotkami? Lubisz, no więc również maskotki. No to maskę prezentów, naprawdę. Maskotki, pożyczyski. Ja myślę, że nie damy chyba rady tego wszystkiego później postrzegać.